Cześć, witajcie z tej strony Barbara, a to są kryminałki, barbarki. Na wstępie bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy zasubskrybowali mój kanał i przypominam, że oczywiście można to robić w dalszym ciągu. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli pozostawicie po sobie jakiś ślad w postaci łapki w górę czy komentarza. Każda tego rodzaju Wasza aktywność Umożliwia mi rozwój kanału. Jak już widzicie, po dzisiejszym tytule przenosimy się do Szwecji. Dzisiejsza historia będzie opowieścią o nieudanym napadzie, który zakończył się tragedią. Będzie też w pewnym sensie historią o ludzkiej naiwności. A zatem, bez zbędnego gadania, zapraszam do słuchania. Ludzka naiwność, łatwowierność. Czasem się zastanawiam, czy ona ma jakieś swoje granice. Zdarzyło mi się w życiu spotkać różnych ludzi, niektórzy z nich rzeczywiście byli naiwni, ale obserwując ich, z czasem dochodziłam do takiego wniosku, że chyba z tą ich łatwowiernością to było nie do końca tak. Czasami mi się wydawało, że po prostu niektórzy z tych ludzi zrobili sobie z takiego podejścia sposób na życie, bo tak im było wygodnie. Oczywiście, to są tylko moje subiektywne odczucia i wcale mogło tak nie być. Moja dzisiejsza opowieść również pokaże, że ludzka naiwność może być bezgraniczna. Ale znowu, moi drodzy, czy rzeczywiście? Jeden z naszych głównych bohaterów faktycznie był totalnym naiwniakiem, czy też jednak po prostu było mu tak wygodnie? Oceńcie sami, jak już wysłuchacie całej opowieści. Christopher Ermann i Victor Carlson od trzech lat były, byli członkami mafii o nazwie Senegalia. W styczniu 2020 roku ich szef Teodor Arkas, nakazał im obrabować dom pewnej pary. Spodziewano się znaleźć tam dużą kwotę pieniędzy w wysokości jakichś siedmiuset tysięcy dolarów. Niestety cała sprawa kończy się tragedią. Zanim jednak przejdziemy do opowieści o wydarzeniach, które spowodowały powstanie tego podcastu. Cofnijmy się. Od 3 lata do roku 2017 roku. Wiktor Carlson ma wówczas 23 lata. Ten rok 2017 jest dla niego taki średni, szczególnie w aspekcie życia prywatnego, ponieważ właśnie zakończył długoletni związek ze swoją dziewczyną i musiał się od niej wyprowadzić i znaleźć sobie nowe mieszkanie. Chcąc nieco odciągnąć myśli od problemów osobistych, zapisał się na lokalną siłownię, do której zaczął regularnie uczęszczać i ćwiczyć. I to właśnie tam spotkał swojego starego znajomego, Christofera Hermana, który miał 25 lat. Panowie znali się z czasów dzieciństwa, często Kopali razem piłkę, ale nie można by ich nazwać przyjaciółmi. Nie, oni byli tylko po prostu kumplami. To może też nie takimi jakiś super bliskimi. Mimo, że życie osobiste Carlsona w momencie spotkania się z kolegą nie wyglądało idealnie, to jednak jego tryb życia był bardzo uporządkowany. Znalazł sobie przecież nowe mieszkanie. Posiadał też samochód, miał stałą pracę w ogólnokrajowej firmie jako hydraulik i był także przedstawicielem związku zawodowego. Natomiast życie Hermana wyglądało zgoła odmiennie: nie miał on stałej pracy i właściwie utrzymywał się z nielegalnej działalności. Mieszkał w mieszkaniu swojej dziewczyny. Nie było to też tak, że on nie chciał znaleźć zatrudnienia. Nie, on próbował. Zatrudniał się w różnych miejscach, ale zawsze go zwalniano. Próbował też założyć własną firmę, zajmującą się handlem używanymi samochodami, i to nie raz i nie dwa, ale i tutaj zawsze jakoś tak wyszło, że firma nigdy nie przynosiła zysku. Tak jak wspomniałam, większość jego dochodów pochodziła z nielegalnej działalności, a konkretnie z handlu środkami odurzającymi. Głównie sprzedawał jeden z nich, którego nazwa mnie się kojarzy ze słowem kakao, resztę sobie dopowiedzcie sami. Erman nie tylko dealował, ale również sam był wielkim fanem owego środka. Jednym z jego marzeń. Było dołączenie do lokalnego oddziału gangu Hell's Angels, ale mu się to nigdy nie udało. Dlatego też zdecydował się zostać członkiem innej organizacji przestępczej o nazwie Senigalia. Miała ona być częścią międzynarodowego syndykatu GR Alliance, prowadzonego przez rodowitego greka i byłego członka sił specjalnych Teodora Arkasa. Pod koniec 2017 roku Erman wciągnął Carlsona do Senigali. Początkowo zadaniem Wiktora było dilowanie środkami odurzającymi. Zresztą nie robił tego samodzielnie, tylko w towarzystwie Christophera. Jeżeli jednak Erman był zajęty, no to wtedy Carlson wyruszał w miasto sam. W 2018 roku Christopher Kilkukrotnie pożyczał pieniądze od Wiktora, ponieważ to był typ, którego pieniądze nigdy się nie trzymały. Poza tym twierdził też, że te pieniądze wyłudzone od yy, Carlsona inwestuje w oszustwa związane z handlem nieruchomościami, a w które również zaangażowana była organizacja, do której obaj należeli. Christopher kilka razy w tygodniu jeździł na spotkania z Arkasem i innymi wysoko postawionymi członkami organizacji sama struktura Senegali miała być tak zorganizowana jak Hell's Angels a członkowie tacy jak Erman mieli być kapitanami mającymi pod sobą żołnierzy takich jak Carlson Christopher Miał zostać przedstawiony jednemu ze skorumpowanych inspektorów policji, którzy dostarczali gangowi informacji. Wiktor nigdy osobiście nie spotkał żadnego z pozostałych kapitanów, ani szefa, ani w ogóle żadnego innego członka Senigali. A wszystko, co się dzieje w organizacji, wiedział albo z maili, które otrzymywał, Albo bezpośrednio od swojego kumpla Hermana. Sam Christopher często opowiadał Wiktorowi, bardzo zresztą szczegółowo, co się dzieje na spotkaniach, na które jeździł. Opowiadał też, co członkowie Senigali uważają na temat Carlsona i mówił, że często sobie na jego temat żartują, ponieważ Wiktor był bardzo wysoki, dobrze zbudowany wyglądał groźnie niczym niebezpieczny zabójca, a w rzeczywistości był takim miłym, łagodnym, sympatycznym misiaczkiem na zasadzie przytul kropka. W połowie 2018 roku zostało zaplanowane spotkanie Carlsona i Hermana z przedstawicielami jednej z rosyjskich organizacji przestępczych Panowie mieli omówić sprzedaż większej ilości, Środków odurzających. Ale Rosjanie, a tak przynajmniej mówił Christopher Wiktorowi, chcąc mieć pewność, że Szwedzi na pewno są członkami gangu, a nie informatorami policji, zażądali, by ich rozmówcy mieli specjalne tatuaże mówiące o przynależności do organizacji przestępczej. Zatem zarówno Christopher, jak i Wiktor, Owe tatuaże sobie zrobili. Miały one symbolizować zaangażowanie i gotowość do poświęcenia życia dla siebie nawzajem i mafii. Latem 2019 roku Christopher dowiedział się, że jego przyjaciel Christer, nie mylmy tych dwóch postaci, i jego żona mają się wyprowadzić z domu, który do tej pory Wynajmowali, właściwie nie tyle mają, co musieli się stamtąd wynieść. Otóż właściciel sprzedał dom wraz z ziemią za milion siedemset tysięcy dolarów. Herman, zdenerwowany, że jego przyjaciel został wyrzucony na bruk, postanowił skonsultować się z szefem Senigali Arkasem i razem zaplanowali obrabowanie właścicieli. Christopher również znał tego właściciela domu, w którym mieszkał jego kumpel. Był to Lars Bystet, który miał wówczas 61 lat. Mieszkał on ze swoją 52-letnią partnerką. Sam Herman znał tych ludzi od dziecka, a partnerka Larsa, Susan Dion, z przeszłości pracowała z matką Christophera, a ten... Bywał w jej domu na kolacjach. Erman wiedział, że Lars jest niesamowicie oszczędny, żeby nie powiedzieć, że wręcz skąpy. Podobno właściwie nigdy nie kupował nowych ubrań, nie posiadał samochodu, ani niczego, przynajmniej na pierwszy rzut oka, co można by nazwać luksusowym. Do większości miejsc, do których musiał dotrzeć, jeździł rowerem. Bądź też woziła go swoim samochodem jego partnerka. Często też starszy mężczyzna mówił, że nie ufa bankom, dlatego też Herman podejrzewał, że Lars większość pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości będzie trzymał w domu, ewentualnie na jakimś zwykłym koncie bankowym. Poza tym, Christopher był niesamowicie zdenerwowany zachowaniem Larsa ponieważ no, facet zachowywał się trochę dziwnie, bo na przykład od swojego byłego lokatora zażądał zwrotu 97 koron, czyli około tam 10 dolarów, za puszki farby, które ten kiedyś pożyczył, żeby przemalować dom, ten dom, którego właścicielem był Lars. A sam, właśnie Lars, nie brał pod uwagę tego, że Krister, wynajmując od niego lokum, Spędzał mnóstwo czasu na remontach, kiedy tam mieszkał, i przez lata te remonty wykonywał zupełnie za darmo. Więc trochę taki dusigrosz był z tego larsa. No ale czas płynął, a plan wymuszenia pieniędzy od pary, która sprzedała nieruchomość, pozostawał tylko planem. Jesienią Carlson i Herman, co prawda, wyszli na. Nazwijmy to wycieczki, żeby obejrzeć dokładnie teren wokół domu, w którym mieszkała para, jaką zamierzali okraść. Dokładnie zrobili rekonesans, zobaczyli w jakim miejscu można by się dobrze ukrodzić, żeby nie zobaczyły ich żadne osoby postronne. Przyjrzeli się ukształtowaniu terenu. Ale poza tym, w kierunku realizacji planu napaści, nie robili nic. W październiku sytuacja Hermana mocno się skomplikowała. Otóż okazało się, że cały jego towar został skradziony. On miał zwyczaj chować środki odurzające, albo gdzieś tam w jakichś sobie znanych skrytkach, na przykład w starych magazynach, ale miał też taką specjalną skrytkę w lesie. Chował tam te substancje, żeby go po prostu nie namierzyła policja. I pewnego razu, kiedy Christopher poszedł zabrać trochę towaru z tej skrytki w lesie, okazało się, że ta jest kompletnie pusta. Herman wpadł w panikę i pobiegł prędko do Wiktora, wyjaśniając mu, że teraz będzie musiał wyłożyć za ten skradziony towar pieniądze z własnej kieszeni, żeby pokryć straty. Tyle tylko, że Christopher miał poważny problem, ponieważ był kompletnie spłukany, jak zwykle zresztą, i dodatkowo jeszcze zadłużony. Nie miał po prostu skąd wziąć pieniędzy, nie mógł liczyć nawet na żaden legalny kredyt w banku, bo żaden bank by mu takiej pożyczki nie udzielił. Doszedł więc do wniosku, że to Wiktor będzie musiał mu pożyczyć tę kasę, ale obiecał koledze, że później mu te pieniądze odda. Carson początkowo odmawiał, no bo jednak kumpel już dość pieniędzy od niego wyłudził. No ale wtedy Herman zaczął kierować groźbę już nie tylko pod adresem Carsona, ale również całej jego rodziny i jego nowej dziewczyny. Wiktor zaczął się w pewnym momencie czuć, jakby cała organizacja, do której obaj należeli, zwróciła się przeciwko niemu, w związku z czym ostatecznie Zdecydował się zaciągnąć w banku pożyczkę w wysokości 35 tysięcy dolarów i przekazał te pieniądze Christopherowi. W tym czasie Herman praktycznie non-stop chodził pod wpływem środków odurzających, nie trzeźwiejąc ani na chwilę. Jego dziewczyna Lena, która pochodziła z Hiszpanii, miała tej sytuacji dosyć i w pewnym momencie para się po prostu. Rozstała, Herman z nią zerwał i zamieszkał w domu rodziców, natomiast kobieta wróciła do Hiszpanii. I tutaj pojawia się pewna dziwna sytuacja, ponieważ Christopher po jej wyjeździe cały czas wysyłał jej pieniądze. Do tego jeszcze później wrócimy. Było to dziwne, ale tak było. Po tych wszystkich wydarzeniach na tapet wrócił plan wymuszenia pieniędzy. Na Larsie i Suzan. Carson i Herman planowali, że Christopher przekaże informacje o parze i sprzedaży przez nich nieruchomości Arkasowi. Według planu, który sobie stworzyli, początkowo Christopher i Wiktor mieli podczas napadu być tylko kierowcami, którzy będą kierować samochodami podczas ucieczki, a dwie inne osoby, niejaki S. i Christian, mieli okraść parę. Ale ostatecznie zdecydowano, że to jednak Carlson i Herman pójdą okraść Larsa. W przeddzień Nowego Roku Christopher spotkał się z niejakim Morrisem, żeby dopiąć jakieś tam szczegóły napaści, a tymczasem Wiktor świętował Sylwestra w domu ze swoją dziewczyną. I wtedy Herman napisał do niego... Dziwną wiadomość. Mianowicie w tej wiadomości stało, że Herman rozmawiał z Arkasem, czyli z przywódcą całej organizacji przez Skype'a, i ten mu powiedział, że ma zamiar przejść na emeryturę, i w związku z tym Christopher awansuje, ponieważ będzie miał zająć jego miejsce, czyli przywódcy całej mafii. Oczywiście Wiktor mu pogratulował. I w tym momencie jakby temat umarł. 4 stycznia Christopher po raz kolejny napisał do Wiktora i zapytał, ile pieniędzy zdobędą podczas napadu. Oczywiście ten dokładnie nie wiedział, więc panowie postanowili zrobić mały zakładzik o 100 tysięcy koron, który miał wygrać ten, który będzie obstawiał najbliżej kwoty, jaki uda im się zrabować. I tak Carlson uważał, że zdobędą jakieś 7 milionów koron, natomiast Herman uważał, że to będzie jakieś 9 milionów. I to wszystko, moi drodzy, w SMSach. 7 stycznia Christopher napisał do Wiktora, że stary człowiek, czyli Lars, będzie jadł ołów, czyli dawał do zrozumienia, że na napad wezmą broń palną i w razie czego będą strzelać. Wiktor odpowiedział, że Lars to jest zwykły stary kurczak, stary dziad i również w obraźliwy sposób określił jego partnerkę Suzan. Następnego dnia Erman stwierdził, oczywiście w SMS-ach, że jeżeli para po dobroci nie będzie chciała oddać pieniędzy, to będą ich podtapiać. A z kolei Carlson wysłał mu w odpowiedzi MMS-a przedstawiającego kobietę podtapiającą misia. Więc już moi drodzy, na tym pierwszym etapie planowania, nim w ogóle do samej napaści doszło, panowie no, nie wykazali się zbytnim intelektem. 10 stycznia o 3.41 rano Carlson i Herman otrzymali maila zatytułowanego Plany, i to był mail, którego miał wysłać Theodor Arkas, czyli ten szef całej organizacji. Według tego planu. Panowie mieli wejść do domu Larsa osobno. Jeżeli nie dostaliby po dobroci kodów do logowania do konta bankowego, to Wiktor miał grać rolę tego dobrego przestępcy, a Christopher tego złego. Arkas pisał też, że nie muszą się spieszyć, że na cały atak mają 48 godzin. I że organizacja ma konta bankowe w Hiszpanii, w Rumunii i tam będą mieli przelać zdobyczne pieniądze. Liczono na łup w wysokości jakiejś 5,5 miliona koron, tak przynajmniej wynikało z tego maila. I mieli ten łup podzielić następująco: otóż, Carlson i Herman mieli dostać po 1,5 miliona, Christian i S, czyli ci, którzy mieli im pomagać, mieli dostać milion do podziału. A 500 tysięcy miało trafić na konto organizacji. Także ja bym powiedziała tutaj, że bardzo hojny ten szef. Mail kończył się tekstem, że senigalia na całe życie, senigalia zawsze i wszędzie. Czyli taki, wiecie, tekścik typu, który mnie na przykład niesamowicie leczą. No ale dobra, do brzegu. 10 stycznia o 23.59, Carson napisał do Hermana że następnego dnia spotkają się u niego w domu o 6.15, ponieważ miejsce napadu znajdowało się tam zaledwie kilka minut drogi od niego. Z kolei Christopher napisał do Wiktora, żeby ten przyniósł nóż. Potem obaj smsowali do siebie praktycznie całą noc, oczywiście niczego nie kasując. O 4:13 Herman wysłał zdjęcie sam do siebie, mówiące, że jest gotowy do wojny, czyli że jest gotowy do napaści, doprawdy nie wiem czemu to miało służyć. O 5:41 Carson przybywa pod dom rodziców Christofera, żeby go stamtąd zabrać. Ubrany był w ciemne dżinsy, szarą bluzę z kapturem, czarną kurtkę. Z kolei Christopher miał na sobie szare spodnie dresowe, czarny golf i czarną kamizelkę. Najpierw panowie udali się do McDonalda na śniadanie, gdzie zostali uchwyceni przez kamery bezpieczeństwa o 6.08. O 6.30 po zakończeniu śniadania wsiedli do samochodu i pojechali do Kacha Bill P, który był dealerem samochodowym i znajdował się tam również warsztat samochodowy. Zaparkowali od tył, na tyłach tego miejsca i wyciągnęli z tylnego siedzenia czarną torbę. Mieli w niej maski narciarskie, pistolety, kajdanki, nóż i folie. Następnie rozpoczęli piętnastominutowy spacer do lasu okalającego drewniany dom Larsa Bysteda. Tam czekali, aż światła w domu się włączą. Napastnicy chcieli mieć pewność, że Lars i Susan są w domu. Była siódma rano, a oni musieli czekać, aż para na pewno się obudzi. Czas upływał panom na paleniu papierosów i wciąganiu niedozwolonych substancji. Około ósmej rano w domu zapaliło się światło, a o ósmej piętnaście Carlson zapukał do drzwi. Erman schował się za rogiem. Na korytarzu włączyły się światła, i 61-letni Lars otworzył. Widząc jednak zamaskowanego mężczyznę, próbował z powrotem szybko zamknąć drzwi, ale niestety mu się to nie udało. Viktor wepchnął się do środka a zaraz za nim wbiegł Christopher. Lars mając świadomość tego, co się dzieje, Wrócił do kuchni i usiadł na krześle, czekając, co wydarzy się dalej. Herman zapytał go, czy w domu jest ktoś jeszcze, na co bystet odpowiedział, że tak, że w sypialni jest jego 52-letnia partnerka Suzan. Christopher poszedł do sypialni, uderzył kobietę w plecy, a następnie skuł jej ręce kajdankami. W tym samym czasie Lars powiedział Wiktorowi, że jeżeli chcą pieniędzy, to ma trochę gotówki w gabinecie. Stał, poszedł do sąsiedniego pomieszczenia i wyjął szklany słoik, w którym znajdowało się około 2,5 tysiąca dolarów, dał pieniądze Carlsonowi. Potem Wiktor zabrał go do sypialni. Lars wchodząc, zapytał Suzan, czy wszystko jest w porządku. Ta odpowiedziała, że tak, więc zarówno Lars, jak i Wiktor. Usiedli, a tymczasem Christopher poprosił starszego mężczyznę o dane do, logow o dane do logowania do systemu bankowego. Potem Herman wyszedł z pokoju, usiadł przy komputerze, a tymczasem Bystet próbował przerwać ciszę panującą w sypialni. Podjął więc z Carlsonem rozmowę. Najpierw zapytał: Jak to jest robować ludzi? A potem poprosił, czy Wiktor mógłby zdjąć kajdanki suzan. Ten o dziwo zgodził się, ale pod warunkiem, że kobieta będzie siedziała, trzymając ręce za plecami. Ta oczywiście się zgodziła. Potem między panami dalej toczyła się rozmowa o codziennych sprawach, jak gdyby było to spotkanie towarzyskie, a nie napad. Mężczyźni rozmawiali o pogodzie. O jednym z dzieł sztuki, które wisiało na ścianie sypialni, a także o wysokim ciśnieniu krwi u Larsa i jego niedawnej operacji serca. Wtedy zresztą też mężczyzna wspomniał o tym, że to jest moment, kiedy powinien już wziąć swoje lekarstwa, więc wiktor poszedł po nie i Lars je otrzymał. I wtedy do, sypa, do sypialni wraca Herman. Mówi, że na koncie mężczyzny jest tylko 6,5 tysiąca dolarów. Poprosił więc o dane do logowania do banku Suzan i również bez protestu takowe otrzymał. Kobieta powiedziała też, że wkrótce ma przyjść jej przyjaciółka, bo umówiły się w tę sobotę na tenisa. Carson kazał więc napisać Suzan sms w którym ta miała poinformować przyjaciółkę, że niestety dzisiaj nie zagrają, ponieważ jest chora. Kobieta posłusznie wykonała polecenie. Po kolejnych kilku minutach, do sypialni wrócił Christopher. Okazało się, że na koncie Suzan jest tylko 20 tysięcy dolarów, więc Herman wrócił, żeby się upewnić, czy to jest na pewno wszystko. Suzan odpowiedziała, że tak. Wtedy Christopher ponownie wyszedł z sypialni do pomieszczenia, w którym stał komputer i wszystkie pieniądze, Zarówno te z konta Larsa, jak i te 20 tysięcy z konta Suzan przelał na swoje konto. Potem kolejny raz wrócił do sypialni i zaczął się wydzierać, pytając, gdzie jest reszta pieniędzy. Nie czekając na odpowiedź, wyciągnął Larsa z sypialni do kuchni, posadził go na krześle. Mężczyzna powiedział, że nie ma więcej pieniędzy, ale Christopher. Był coraz bardziej zdenerwowany i agresywny, jak gdyby nic do niego nie docierało. Chwycił z blatu kuchennego znajdujący się tam młotek od moździerza i uderzył larsa w tył głowy. Mężczyzna upadł na podłogę twarzą do dołu. Wtedy Christopher wziął nóż znajdujący się na blacie i podciął larsowi gardło. Krzyczał przy tym, czy to było warte dziewięćdziesięciu siedmiu koron. Prawdopodobnie miał tu na myśli te 97 koron, których zwrotu Lars zażądał od swojego byłego lokatora, a kumpla Christofera. Tymczasem siedząca z Wiktorem w sypialni Susan zaczęła się niepokoić i dopytywać, co się stało z jej partnerem. Carlson sam tego nie wiedział, wyszedł więc do kuchni, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja i zobaczył. Ermana stojącego nad ciałem Larsa, wokół którego głowy robiła się coraz większa kałuża krwi. Christopher, kiedy zobaczył Wiktora, chwycił torbę, wyciągnął z niej folię i wszedł do sypialni. I tam dwudziestoma czterema warstwami tej folii owinął głowę Suzan, ponieważ to zaczęła krzyczeć. Mając owinięte głowę folią, kobieta powoli się dusiła. Ale Erdman stwierdził, że to trwa troszeczkę za długo, i postanowił kobietę udusić paskiem larsa wiszącym na oparciu krzesła, i tak też zrobił. Kobieta umarła z ustami otwartymi w cichym krzyku. Tymczasem Wiktor stał i patrzał. Patrzył, przepraszam, nie zrobił nic. Nie pomagał, tak przynajmniej później zeznawał, ale też nie zrobił żadnego gestu, niczego, żeby powstrzymać Christophera przed zabójstwem. Kiedy Herman w końcu przestał dusić Suzan, obaj mężczyźni zaczęli przeszukiwać dom, licząc na to, że może gdzieś jeszcze ukryte są pieniądze. Niczego nie znaleźli i po 20 minutach opuścili lokal. Po drodze do domu zatrzymali się jeszcze w spożywczaku ponieważ matka Christophera wysłała do niego smsa, żeby kupił chleb. Podzielili też między siebie te 2,5 tysiąca dolarów w gotówce, które Lars miał w domu i to był taki podział. Otóż Christopher dał Wiktorowi około 800 dolarów, a resztę zatrzymał dla siebie. Przypominam również, że na jego koncie znajdowało się już te 26,5 tysiąca przelane skąd Susan i Larsa. Potem panowie wrócili do swoich domów. O pierwszej po południu, Carlson napisał do Hermana, obrzydliwi ludzie i wysłał zdjęcie folii. Potem panowie zaczęli Pisać do siebie wiadomości, żartując na temat tego ich zakładu, jaka będzie zrabowana kwota. No i wyszło, że Wiktor w zasadzie był najbliżej domysłów, jeżeli chodzi o to, jaką kwotę uda im się ukraść, więc teraz Christopher jest mówieniem 100 tysięcy koron. Ale oczywiście to, było tylko, to były tylko żarty, to nie było na poważnie. Po południu bandyci spotkali się kolejny raz i zalogowali na konta bankowe Susan i Larsa, żeby sprawdzić, czy Erman przypadkiem czegoś nie przegapił. Ale oba konta były kompletnie puste. Kolejnego dnia napastnicy wrócili do domu, w którym dokonali przestępstwa, aby kolejny raz poszukać pieniędzy. Otóż przyszło im do głowy, że przecież gotówka może być ukryta gdzieś na podwórku. Kiedy przybyli na miejsce zbrodni, Znowu jednak rozejrzeli się tylko po domu. Znaleźli kilka zegarków, które później zastawili w lombardzie. Odkryli też kolekcję gitar Larsa, ale tych nie ruszyli, mając świadomość, że one mogłyby zostać rozpoznane, a wtedy oni zostaliby złapani. Przed wyjściem zakryli ciała kołdrami, zasłonili okna i wyszli. W poniedziałek 13 stycznia Kolejny raz wrócili na miejsce zbrodni, żeby tym razem przestawić samochód Suzan, żeby to wyglądało tak, że para po prostu gdzieś wyjechała. Rozmawiali też o spaleniu domu, ale ostatecznie na to się nie zdecydowali. Pieniądze w większości, jak już wiemy, znajdowały się na koncie Hermana, a Carlson był wystraszony, więc nawet o nie nie pytał. Kiedy na drugi dzień panowie wynajęli pokój w hotelu, to zapłacił za ten pokój Wiktor, mimo że dostał tylko 800 dolarów. Panowie bardzo często w rozmowach ze sobą żartowali o napadzie, o morderstwach, jakby to było dla nich coś takiego, jak omówienie smaku deseru. W środę, 15 stycznia, Herman wyleciał do Hiszpanii żeby zobaczyć się ze swoją byłą dziewczyną Leno. No i tam zaczyna żyć jak panisko. Zatrzymał się w pięciogwiazdkowym hotelu, robił zakupy w takich butikach jak Louis Vuitton, Gucci czy Versace. A tego samego dnia partnerka tenisowa Susan, ta, z którą Susan miała feralnego dnia zagrać w tenisa, kolejny dzień próbowała skontaktować się ze swoją koleżanką i z jej partnerem, ale bez skutku. Zaniepokoiło ją to do tego stopnia, że nie może ani z Larsem, ani z Suzanne nawiązać kontaktu, że postanowiła zawiadomić policję. Policjanci nie zignorowali tego sygnału i tego wieczoru śledczy znaleźli ciała Larsa Bysteda i Suzanne Dion. Rozpoczęło się śledztwo w sprawie morderstwa. Erman wrócił z Hiszpanii do Szwecji 20 stycznia. Ciągle wysyłał Lenie pieniądze. W sumie, między 4 a 28 stycznia, podarował jej 7 tysięcy dolarów. Oczywiście po tych wszystkich przelewach zostały ślady w systemach bankowych. 4 lutego Christopher poprawił swój tatuaż, świadczący o jego przynależności do grupy przestępczej, i też tego samego dnia, on i Wiktor zostali aresztowani. Początkowo ani jeden, ani drugi nie chcieli odpowiadać na pytania śledczych, ale w końcu, po trzech tygodniach, pękł Erman i opowiedział następującą historię. Twierdził, że Carlson zabił Larsa i Susan, kiedy ci byli na zewnątrz, chcąc wyjechać. Z kolei Wiktor na początku nie chciał mówić kompletnie nic. Obawiał się, że przesłuchujący go policjanci mogą być tymi, którzy są skorumpowani i opłacani przez Senigalię. Bał się zemsty, która mogłaby dosięgnąć jego rodziny. W końcu, po czterech tygodniach, zaczął mówić. A dlaczego? Bo policja wyjaśniła mu, że mafia, do której podobno należy, nie istniała. Specjalny zespół kryminalistyczny szukał jakichkolwiek dowodów na istnienie Senigali czy też Gear Alliance. Nie znaleziono ich. Okazało się też, że wszystkie maile, smsy, mmsy do Carsona były wysyłane z telefonu lub komputera Hermana. Senigalia była wytworem wyobraźni Christophera. Nie istniał żaden Arkas, Christian, Heinz, Morris ani S. Nikt. Żadna z osób, łącznie z y, pracownikami policji, o których kiedykolwiek Christopher wspominał Wiktorowi. To były postaci wymyślone tak, żeby Carlson uwierzył, że jest częścią większej organizacji. W ten sposób... Erman mógł wywierać na niego presję i przekonywać Wiktora, by przekazywał pieniądze. Christopher używał gruźb, zastraszania i kłamstw dopasowanych do osobowości Carsona. Erman był w stanie kontrolować życie swojego kumpla przez trzy lata, a tamten się nie zorientował. Te prawie codzienne spotkania, które Erman rzekomo odbywał z Arkasem lub innymi kapitanami, o których z najdrobniejszymi szczegółami opowiadał Wiktorowi one się nigdy nie odbyły a były tak szczegółowe te opowieści a kłamstwa tak skomplikowane że Carlson w to wszystko wierzył dostawał smsy w środku rodzinnych kolacji różnych uroczystości i był zmuszony natychmiast wychodzić na spotkania z Christopherem wierząc że inaczej będzie miał kłopoty Czasami Carson zastanawiał się, czy Arkas i inni są prawdziwi. Czasami gdzieś tam z tyłu głowy jakiś taki tam duszek go kurze, coś tu się nie zgadza. Ale kiedy próbował pytać o to Ermana, ten jeszcze bardziej mu groził i w ten sposób Wiktor wolał już nie zadawać żadnych pytań. W swoim pierwszym przesłuchaniu, kiedy Carsona zapytano Arkasa, ten powiedział, że nie jest do końca pewny, czy postać Teodora Arkasa jest prawdziwa. Natomiast Christopher Erman utrzymywał, że Senigalia oraz osoby, o których mówił, są prawdziwi, istnieją i są bardzo niebezpieczni. W ciągu tych trzech lat Christopher wyłudził od Wiktora około 60 tysięcy dolarów. Były to zarówno pożyczki prywatne dla Hermana, jak również pieniądze, jak twierdził, na inwestycje w to, co należało do Senigali, czyli nieruchomości i jakieś tam jeszcze inne machloje. Ale wszystkie te pieniądze, co do grosza, trafiały do kieszeni Kristofera. Za każdym razem, kiedy Wiktor prosił o zwrot chociaż części jakiejś kwoty, Erman twierdził, że ma siedzieć cicho, Pozostanie ukarany przez organizację. Christopher i Carlson sprzedawali środki odurzające. O tym już wiecie. Pożyczka w wysokości 35 tysięcy dolarów, jaką Wiktor wziął dla Christophera, była tak naprawdę chyba prawdziwym długiem związanym ze środkami odurzającymi, na który Herman naciągnął Carsona, Mówiąc, że towar został skradziony. Chyba ten jeden, jedyny raz on powiedział prawdę. Bo po tej sytuacji Wiktor zaczął wspominać, że Herman unikał podróży do Nortlie, gdzie najczęściej odbierał towar. Natomiast do Carsona zaczęły przychodzić smsy od prawdziwych handlarzy środkami odurzającymi, którzy szukali Christophera, ponieważ był im winien bardzo dużo pieniędzy. Carson im wówczas odpowiadał, że Erman jest w szpitalu z zapaleniem płuc, czyli nawet wtedy chronił kumpla. Pieniądze z rabunku nigdy nie zostały sprawiedliwie podzielone. Carson dostał 800 dolarów, a Erman zatrzymał całą resztę dla siebie. Do czasu aresztowania całość z 26,5 tysiąca, jakie Christopher przelał na swoje konto, została wydana. Większość na wakacje w Hiszpanii. I tutaj, moi drodzy, czas na wyjaśnienie, co się stało z resztą z tego miliona siedmiuset, które Lars i Susan dostali za sprzedaż nieruchomości. Otóż okazało się, że Lars nie był głupcem, za jakiego miał go Christopher, i trzymał pieniądze po prostu w dwóch różnych bankach. I kiedy bandyci poprosili bysteda o, kon, o hasła do logowania na koncie, on dał im te hasła do tego banku, gdzie trzymał powiedzmy pieniądze na takie codzienne wydatki, czyli tam, gdzie była tylko ta kwota 6,5 tysiąca. Hermanowi nie przyszło do głowy, żeby próbować docisnąć Larsa i wydusić z niego, gdzie jest reszta. Tak jak wam wcześniej opowiedziałam, on się od razu wkurzył. Zabił tego człowieka i było po temacie. W czerwcu 2021 roku sąd wydał wyrok. Carlson został skazany na 4 lata więzienia za rabunek, natomiast Erman dostał dożywocie za rabunek i dwa morderstwa. Większość, jakby przebiegu wydarzeń, aktu oskarżenia została oparta. Na zeznaniach Carsona, bo to się jakby też pokrywało gdzieś tam z tym, co udało się ustalić śledczym, ale jego zeznania też nie do końca były wiarygodne, bo na przykład twierdził, że opuścił dom, zanim Christopher zabił obie ofiary, ale zebrane dowody świadczą o tym, że to jest nieprawda. Wiele szczegółów z zeznań Wiktora budzi bardzo poważne wątpliwości. On twierdził też, że podczas napadu żaden z nich nie posiadał broni palnej. Mówił, że wyrzucił broń do jeziora jeszcze przed dokonaniem napaści. Ale w SMS-ach pisanych po dokonaniu zbrodni do Hermana, twierdził, że zakopał broń w pobliżu boiska do piłki nożnej. Oczywiście policja wezwała nurków, którzy dokładnie przeczesali całe jezioro, i rzecz jasna, broni tam nie znaleziono. A z kolei Herman twierdził, że w czasie napaści mieli broń. A kara za napad z użyciem broni w Szwecji jest dużo surowsza niż za zwykłą napaść. Zatem, Christopher, mówiąc, że mieli tę broń, sam siebie obciążał, a więc najprawdopodobniej, w tej kwestii to on mówi prawdę, a nie Carlson. Wiktor również mijał się z prawdą, yy, mówiąc na temat swojego udziału w planowaniu napaści. Twierdził, że właściwie to on nie był w to zaangażowany, że tylko otrzymał to, jak ten, ta napaść ma wyglądać mailem i postępował zgodnie z zapisanymi tam instrukcjami. Ale z SMS-ów pisanych między Carlsonem i Hermanem wynikało, że obaj panowie wespół zespół planowali ten napad co najmniej na tydzień wcześniej, nim Wiktor dostał maila od Arkasa. Carlson zeznał też, że podczas napadu Lars próbował się bronić i zaczął się z nim bić. Tylko, że Wiktor ważył ponad 200 funtów, natomiast Lars był drobnym, szczupłym panem. Dlatego też, jeżeli między panami doszłoby do jakiejś bójki, szarpaniny, czegokolwiek, to na 100% u Larsa byłyby tego jakieś ślady, nie wiem, otarcia, może złamanie żeber, może jakieś śniaki. A tymczasem na ciele Besteda nie było absolutnie żadnych obrażeń, oczywiście oprócz tych, które zadał mu Christopher, czyli śladu po uderzeniu moździerzem i poderżniętego gardła. No i druga sprawa, śmierć Suzan. Ktoś owinął jej głowę 24 warstwami folii. No, moi drodzy, gdyby to wyglądało tak, jak próbował to wmówić śledczym Wiktor, no to Suzan musiałaby się grzecznie położyć na podłodze, a Christopher by ją tą folią zawinął. No przecież to jest kompletny absurd. Nie jest możliwe owinięcie osobie, która walczy o życie. Głową, folią, ileś tam, iluś tam warstwami, bez pomocy osoby trzeciej. Musiał tam ktoś tą kobietę przytrzymywać. Jestem, ja jestem, moi drodzy, o tym absolutnie przekonana i nie kupuję tego, że Erman miał tego dokonać sam. Tym bardziej, że kobieta przecież nie była już skuta kajdankami, bo te wiktor wcześniej jej ściągnął. Poza tym, na plecach Suzan odkryto siniaka. I to był siniak, przy którym były też kawałki błota. Zdecydowano się podejść Karsona, żeby wyjawił, co się tam faktycznie wydarzyło, ale ten stwierdził, że on po prostu przypadkowo nadepnął na Susan, kiedy Herman popchnął go po tym, jak kobieta już została zabita. No i teraz oczywiście przeprowadzono badania, rekonstrukcję wydarzeń, no i policja uznała, że ta sytuacja jest mało prawdopodobna, ale nie jest niemożliwa. Z kolei patolog sądowy stwierdził, że ten siniak i tam kąt, pod jakim prawdopodobnie został on czyjąś stopą zadany, mógł powstać w momencie, kiedy ktoś kobietę albo kopnął, albo nadepnął na nią, chcąc ją sobie po prostu przytrzymać podczas duszenia. Ale znowu, nie było tutaj stuprocentowej pewności, która z tych wersji jest tą właściwą. Z kolei w samochodzie sprawców, po stronie pasażera, czyli tam, gdzie siedział Carson, znaleziono włosy Suzan. Wiktor tłumaczył się w ten sposób, że włożył tam torbę, którą mieli w domu podczas napadu, i pewnie te włosy się do tej torby przyczepiły, a potem przeniosły się na siedzenie samochodowe. W SMS-ach, które panowie wypisywali do siebie po morderstwie. Widać było, że Wiktor sobie z tych wszystkich wydarzeń żartuje, że nie wykazuje żadnych wyrzutów sumienia. Później jednak tłumaczył się, że pisał te smsy tylko po to, żeby utrzymać pozory, że wszystko jest ok, że w ogóle się tą całą sytuacją nie przejął, bo chodziło o to, żeby Erman się go nie czepiał i też nie chciał ryzykować, że Senigalia gdzieś tam przyjdzie do jego rodziny i zrobi mu krzywdę, oskarżając go, że on na przykład jest tchórzem i że będzie chciał pójść na policję. Takie tutaj były dziwne tłumaczenia. Carson w ogóle przedstawiał się jako ofiara manipulacji Ermana. No, na pewno częściowo tak było, bo kiedy sprawdzono skrzynki mailowe Christophera, wszystkie jego telefony, bo on miał więcej niż jeden, wszystkie smsy, które wysyłał i dokładnie przeanalizowano ich treść, również treść jego zeznań, jego historię życiową, to wyszło, że ten facet jest manipulatorem i to naprawdę niezłym. Że ma niezwykle powierzchowny urok osobisty, który powoduje, że ludzie szybko mu ulegają. Ma też bardzo wysokie poczucie własnej wartości, a do tego wszystkiego jest patologicznym kłamcą, jest manipulatorem, nie występuje u niego coś takiego jak wyrzuty sumienia czy poczucie winy, jest niezwykle płytki emocjonalnie, praktycznie nie odczuwa empatii, jest bezduszny, nie czuje się odpowiedzialny za swoje działania, ciągle potrzebuje adrenaliny, stymulacji, jest pasożytem. Człowiekiem impulsywnym, myślącym wyłącznie o własnych korzyściach. Nieodpo jest nieodpowiedzialny, ma słabą kontrolę behawioralną, jest gotowy na każde przestępstwo, a do tego wszystkiego cechuje się rozwiązłymi zachowaniami seksualnymi. Z kolei, badając Carsona, stwierdzono, że to jest typ, który w życiu jest zazwyczaj tak zwanym popychadłem. Że to jest człowiek, który tak naprawdę we właściwych warunkach nie skrzywdziłby muchy, lekko głupkowaty, ale miły, taki ciepły klusek na zasadzie przytul-kropka, taki którego łatwo było oszukać, wyzyskiwać. Dlatego też bez problemu mógł go wykorzystywać taki typek jak Christopher Ehrman. Ale z drugiej strony Wiktor potrafił okłamać policję. A wiadomości tekstowe, które wymieniał przez lata z Christopherem, pokazały troszeczkę inny jego obraz, bo czasami z tych wiadomości wyłaniała się postać zupełnie bezdusznego i osobnika i takiego, który wie dużo więcej i rozumie dużo więcej, niż mogłoby się na pozór wydawać. Być może Carson był zakochany w przestępczym stylu życia, który prowadził dzięki Hermanowi. Wszystko wskazuje na to, że mu to ogromnie imponowało. Lubił czuć, że ma za sobą jakąś wielką organizację. Rzecz jasna czuł się często zagrożony czy wystraszony, ale jednak przez dużą część czasu był najlepszym przyjacielem wysoko postawionego w organizacji przestępczej kumpla. I razem, ramię w ramię sprzedawali środki odurzające. Prawdopodobnie Wiktor w rabunku na Larsie i jego partnerce widział po prostu możliwość odzyskania części utraconych pieniędzy. On nigdy nie protestował ani nie wydawał się być przerażony planem napadu. Nie próbował w żaden sposób odwieść Kristofera od próby rabunku, od w ogóle samego tego pomysłu. Nie próbował też powstrzymać Hermana przed zabójstwami. Ze śledztwa wynikało, że to Christopher prawdopodobnie zabił Larsa sam, ale potem już przy pomocy Carsona zabił Suzan, bo prawdopodobnie Carson po prostu pomagał mu kobietę przytrzymywać w momencie, kiedy owijał ją folią. Później rzeczywiście chyba Wiktor się odsunął i nie kiwnął nawet końcówką paznokcia, żeby powstrzymać Ermana przed uduszeniem kobiety. Ci dwaj mężczyźni mogli bez problemu wejść do tego domu, co zresztą zrobili, okraść tych ludzi, gdyby trochę ruszyli łbem jeden i drugi i uciec z tymi milionami, nie będąc oskarżonymi o morderstwo. Zamiast tego pozbawili życia Dwoje ludzi, którzy mogli sobie jeszcze spokojnie, przyjemnie pożyć, i właściwie nie wiadomo po co to zrobili. Czy też zrobił, bo to chyba jednak głównie tutaj, jeżeli chodzi o te zabójstwa, winien był Christopher. I w ogóle całe to ich działanie nie było warte tego, co zdobyli, bo raptem w przeliczeniu było to około 30 tysięcy dolarów. Jak już powiedziałam, wyroki zapadły. Ale tak do końca nie mamy odpowiedzi na niektóre pytania. No, bo Christopher dalej się upiera, że Senigalia była prawdziwa. A zatem, czy jest możliwe, że ta organizacja i ludzie, o których wspominał, istnieją? Czy rzeczywiście ta mafia jest, a policja nie może jej znaleźć? Czy Wiktor podejrzewał kiedykolwiek, że Sojusz Giar i Senigalia, nie istnieją. Podczas jednego z przesłuchań Hermanowi wymknęło się, że on i Carson byli zaangażowani w jeszcze inną działalność przestępczą. Wiktor temu zaprzeczył. Czy Christopher i Wiktor byli bardziej zamieszani w przestępczość niż na to wyglądało? Szczególnie Wiktor? I wreszcie. Czy Carlson był tylko niechętnym uczestnikiem, zmuszonym do rabunku pod groźbą, że ktoś skrzywdzi jego rodzinę, czy też chciał pójść i okraść Larsa i Suzan? Dlaczego też Wiktor nie mówi prawdy na temat niektórych wydarzeń z dnia napadu? I wreszcie, czy Carlson jest winny któregoś z morderstw? To są pytania, które mają jeszcze szansę kiedyś uzyskać odpowiedź, bo to są jeszcze ciągle dwaj młodzi faceci. Ale czy znajdzie się na nie odpowiedź, tego nie wiem. Ja tylko cały czas się zastanawiam, na ile rzeczywiście Wiktor Carlson był naiwny, a na ile tylko udawał. A wy, co sądzicie o tej sprawie? Bardzo chętnie poczytam wasze opinie w komentarzach. Jeżeli opowiadałam tę sprawę trochę chaotycznie, to bardzo przepraszam. Ja ją opracowywałam głównie ze źródeł szwedzkojęzycznych, więc ja musiałam korzystać oczywiście z tłumacza Google, który, jak wszyscy wiemy, nie jest zbyt precyzyjny, więc musiałam się tam nieźle nawgłówkować, żeby wyciągnąć z tego to, co jest najważniejsze i żeby to było zgodne z rzeczywistym przebiegiem wydarzeń. Także wybaczcie mi moje drobne potknięcia, czy też jeżeli gdzieś tam raz jakieś nazwisko wymówiłam tak, a raz inaczej. Mam nadzieję, że to nie zaburzy całości waszego odbioru. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wysłuchanie podcastu i do usłyszenia za tydzień.